Dzień dobry Państwu, dziękuję bardzo za te muzyczne wprowadzenie do dzisiejszego wydarzenia. Zanim ono nastąpi, chciałbym Państwu w imieniu organizatorów przekazać kilka ważnych ogłoszeń. Zapisałem je sobie, żeby niczego ważnego nie zapomnieć. Przede wszystkim chcielibyśmy po raz pierwszy przywitać Państwa na spotkaniu w ramach cyklu Literatura Obowiązkowa, które odbywa się w tym miejscu i ono oczywiście wiąże się z remontem w augustowskich placówkach kultury, ale jest to pierwsze, ale nie ostatnie spotkanie, które w ramach tego cyklu odbędzie się właśnie tutaj. I tutaj chciałbym już zaprosić wszystkich Państwa na spotkanie z Andrzejem Pilipiukiem, które odbędzie się 20 kwietnia, wyjątkowo w poniedziałek. I do wakacji, przed wakacjami jeszcze jedno spotkanie na pewno w ramach cyklu Lektura Obowiązkowa się odbędzie, natomiast nie możemy, jest za wcześnie jeszcze, żeby zdradzić z kim, kto będzie gościem tego spotkania. Natomiast jeżeli chodzi o gości, jeżeli chodzi o literatów, to mamy też, mam do przekazania pozdrowienia od Małgorzaty Reimer, która miała się tu niedługo pojawić w Augustowie. Przepraszam, nie może w tej chwili tego zrobić, ponieważ bardzo mocno zbliża się termin oddania jej najnowszej książki, w związku z czym jest bardzo zajęta. Ale przepraszam i obiecuję, że tak szybko jak to możliwe też pojawi się w Augustowie. 25 kwietnia odbędzie się tutaj natomiast koncert zespołu To Bees Trio, na który również zapraszamy. Za chwilę natomiast spotkanie literackie, spotkanie z Pawłem Sołtysem, o którym powiem kilka słów zanim wejdzie tutaj na salę, ale też chciałbym już od razu zapowiedzieć, że po spotkaniu będzie możliwość zakupu książek i też na pewno poproszenia autograf, wpis do tych książek. Książki zapewnia księgarnia BookBook, no i oczywiście też kawa, bardzo ważny element każdego spotkania wydaje się i za kawę dziękujemy palarni La Caffo. Tak więc dziękujemy wszystkim osobom i instytucjom, które wymieniłem do tej pory. Dziękuję Państwu za przybycie, a teraz chciałbym już przedstawić naszego gościa, bo za chwilkę pojawi się na sali Paweł Sołtys. Dzisiaj przede wszystkim w roli pisarza, autora dwóch książek, o których będziemy rozmawiać, ale również postaci znanej jako muzyk, Pablo Pavo, autor piosenek, autor tekstów, osoby, która wydała z różnymi projektami muzycznymi, z różnymi zespołami kilkanaście płyt, zagrała grubo ponad 1000 koncertów. Debiut prozatorski Pawła Sołtysa, czyli Mikrotyki, otrzymał Nagrodę Literacką imienia Marka Nowakowskiego, otrzymał Nagrodę Literacką Gdynia. Paweł Sołtys znalazł się w finale Nagrody Literackiej Nike, był nominowany do Paszportu Polityki, mógłbym wymieniać i wymieniać jeszcze bez końca, ale już skończmy. Autor Mikrotyków i najnowszego zbioru, który ukazał się jesienią ubiegłego roku, czyli Nieradości. Paweł Sołtys przed Państwem. Profesor Kruk, tylko czytamy drugą część. Pogrzeb pani Doroty był na Woli, na tym cmentarzu, który płynnie przechodzi z katolickiego w prawosławny. Ot, w pewnym momencie krzyże obrastają w pochyłe poprzeczki. Pora była niecmentarna, kwiecień cały w pączkach i świeżych kwiatach. Na ulicach młodych świeżbią pocałunki, a my chowamy panią Dorotę niewielkim tłumkiem. Jakoś wszystko mi się zdawało za szybko, za krótko ksiądz mówił, jacyś pośpieszni byli grabarze, szumiały drzewa za wesoło. Po ceremonii mieliśmy jechać do Stokrotki, ale zaczęły się migania. Nikt chyba nie czuł się na siłach siedzieć w osieroconej knajpie. Pojechaliśmy we dwóch z profesorem na Nowy Świat. Jakby powiedzieli ci, co chodzą na prawosławny, za Carstwo Niebieskie pani Doroty wypić. Tu już palić nie można było, choć przybytek też leciwy, cały w lustrach. Piliśmy więc pomalutku we czterech, dwóch rozmawiających i dwóch bezgłośnych w odbiciach.
Spodziewałem się, że to jednak ona będzie pić za spokój mojej duszy. Zresztą kto to może wiedzieć, czy te dusze nasze naprawdę nic nie robią, tylko marzą o spokoju. Może właśnie dopiero tam, już po ciszy pogrzebu, zaczynają się wyczyny. Dusze przecież lekkie, mogą szybko gdzieś wpaść, nabroić i zwiać. Kto je będzie łapał? Pan profesor jest wierzący jednak. Za słabo, żeby o tym rozmawiać. Czyli ateusz. Nie, zbyt wierzący i za słabo wierzący. Tu trzeba by jakiejś stanowczości, a u mnie to raczej rozwodnione. Wie pan, ja jestem rocznik 38, ja się napatrzyłem. Myśmy mieszkali tuż po wojnie z rodzicami i siostrą na przedmieściach. Tam wtedy ludzie jeszcze dymili wojną, z której ja zresztą pamiętam mało co. Ale tę powojenną biedę pokiereszowanych na wierzchu i w środku ludzi zapamiętałem. Jak pili na przykład, do końca, do zapomnienia. Był taki sąsiad, który wrócił z Rzeszy, z robót i zastał dom bez nikogo, bez żony i dwójki dzieci. Chyba małych, tak się szeptało po kuchniach. Czy pomarli, czy zginęli, nie wiem, może mi mówiono. I on cały tydzień sobie żył, nie poznałby.